bardzo pięknie z placu Świętego Piotra rozpoczynamy Adwent roku pańskiego 2013. Wchodzimy w nowy rok liturgiczny, który będzie toczył się, już się toczy od dzisiaj, od północy i będzie sobie mknął aż do końca, do niedzieli Chrystusa Króla w roku 2014. Tak przedziwnie ten rok liturgiczny jest skonstruowany, że wypada początek w grudniu, kończy się w listopadzie, ale to wszystko dlatego, że bierzemy pod uwagę cały świat, bierzemy pod uwagę kosmos, to wszystko, co się dzieje i liturgia próbuje nadążać razem za rytmem przyrody. Księżyc krąży wokół Ziemi, Ziemia krąży wokół Słońca, mamy pory roku, mamy Paschę, mamy Wielkanoc, które wypada w pierwszą wiosenną pełnię Księżyca i mamy również święta Bożego Narodzenia, które w jakiś sposób próbują się do tej przyrody dostosować i Boże Narodzenie opowiadać nam będzie o tym, że teraz dzień będzie stawał się dłuższy, bo znaleźliśmy tego, który jest naszym dniem i naszym Słońcem, Chrystusa. Tegoroczne rozważania adwentowe, które chcemy Państwu proponować, są rozważaniami bardzo prostymi. Chcemy zobaczyć, po co ten Adwent w ogóle jest. Chcemy zastanowić się nad tym, jak się ten Adwent je, jaka jest główna myśl, co można sobie z niej, z tego Adwentu wyciągnąć. Jednym z tematów Adwentu jest nadzieja. O tej nadziei mówią czytania, o tej nadziei mówią modlitwy mszalne, o tej nadziei mówią ci, którzy komentują Adwent. Adwent podzielony jest na dwie części. Pierwsza część opowiada o tym, że Chrystus przyjdzie ponownie, że zmieni oblicze tego świata, że ten świat się skończy. Ktoś mógłby powiedzieć, no to jest dobra nowina, to jest nadzieja. Jest, bo to znaczy, że nasze cierpienia znikną. To znaczy, że wszystkie nasze nieporozumienia przestaną istnieć. Zostanie tylko dobro, przemienione. Tę nadzieję, nadzieję związaną z drugim, powtórnym przyjściem Chrystusa, budujemy na pierwszej, na fundamencie pierwszego przyjścia Chrystusa. Wiemy, że On przyszedł i chcemy sobie to przypominać. I o tym wydarzeniu przypomina druga część Adwentu, czyli dni od 17 do 24 dnia grudnia. W tych dniach od 17 do 24 patrzymy już na to wydarzenie, które zmieniło oblicze świata. Na tę dziewczynę z Nazaretu, która patrzy w oczy małego, płaczącego Boga, który przed chwilą dostał jeść, przed chwilą się wyspał, obudził się i znowu chce jeść. To jest coś niesamowitego i o tym będziemy mówili w drugiej części Adwentu. Pierwsza część każe nam spojrzeć do przodu, każe nam spojrzeć w przyszłość, każe nam popatrzeć na te dni, kiedy świat zmieni swoje oblicze, kiedy spotkamy Chrystusa. I już dzisiejsze czytania mówią o tym, każą nam się zastanowić nad tym, czy my czuwamy, czy my czekamy na to, czy my chcemy naprawdę, żeby Pan przyszedł, czy to nasze czekanie jest aktywne, czy po prostu czekamy od tak, bez robienia niczego ciekawego. Mówią niektórzy, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, że jest czasem, można by tak powiedzieć, aktywnego oczekiwania. Adwent można by było przyrównać do żony, która wie, że mąż wraca z pracy, albo wraca z delegacji, albo wyjechał na 2 tygodnie do pracy w dalekim kraju i za chwilę pojawi się z powrotem. Taka żona, jeśli kocha swojego męża, to przez te całe 2 tygodnie będzie myślała o tym, kiedy on wreszcie przyjedzie. Tydzień wcześniej zacznie już kombinować, co ugotować mu, jak pojawi się, jak się ubrać, co zrobić. Dzień wcześniej prawdopodobnie robi zakupy, żeby tego samego dnia, kiedy on przyjedzie, nastawić zupę i wrzucić tam warzywa, które są ukochane przez jej męża i zamienia ten całe swoje oczekiwanie na aktywność, na działalność. Do czegoś takiego zapraszają nas dzisiejsze czytania. Zobaczmy, że w Ewangelii Pan Jezus mówi o Noem, który uwierzył Bożemu Słowu, który miał nadzieję, że te przypowiednie się spełnią i zaczął działać, zaczął budować arkę. Zaczął budować arkę, podczas gdy inni nie spostrzegli się, że nadchodzi potop. Adwent jest zatem czasem otwartych oczu. Czasem oczu, które próbują dostrzec we wszystkim, co się dzieje, obecność Boga. Jego obecność, Jego miłość. Pierwsze czytanie opowiada o proroctwie Izajaszowym i wspomniana jest taka sprawa,
sprawa górska. Mówi się o wyprawie na górę. Zostają zaproszone wszystkie narody do tego, żeby zrobić sobie wycieczkę górską, żeby wybrać się na górę. Mówi prorok, chodźmy na górę Pana, wstąpmy do Niego. I mówią ojcowie, że ta góra to Kościół. A inni ojcowie Kościoła mówią, ta góra to Chrystus. To On jest w centrum. Cóż zatem, pozostaje nam otworzyć oczy, podwinąć rękawy i zabrać się za wprowadzanie nadziei w czyn. Bo wtedy, kiedy jest wprowadzona w czyn, to kwitnie, rośnie, umacnia się i daje nam dużo, dużo, dużo siły i radości. Muzyka.